Jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, dlatego że dzisiaj 12 dnia, 12 miesiąca w 12 roku o godzinie 12 Parlament Europejski przyjął raport na temat transportu zwierząt, w którym udało się osiągnąć rzecz, która nie udawała się od wielu lat. Udało się to, że Parlament Europejski bardzo stanowczo, bardzo dużą większością głosów opowiedział się za tym, żeby czas transportu zwierząt przewożonych na rzeź został ograniczony do maksimum 8 godzin. To jest bardzo ważne rozstrzygnięcie, dlatego że takie długie transporty są sprzeczne z zasadami ochrony zwierząt, one powodują bardzo wiele niepotrzebnych cierpień zwierząt. Ich skrócenie leży, jest troską tych, którzy troszczą się o zwierzęta, ale także interesy ekonomiczne przemawiają za tym. Nie powinno się takich długich transportów organizować, bo one powodują dodatkowe koszty, to są wyższe ceny produktów mięsnych, bo przecież za te długie transporty trzeba zapłacić, konsument za to płaci. To jest bardzo, bardzo naprawdę dobre rozstrzygnięcie Parlamentu Europejskiego. Obawiałem się, czy to się uda przeforsować. Udało się, no i bardzo dużą większością głosów. Ważne jest również to, że i dużym sukcesem Parlamentu jest to, że ten dobry wynik został osiągnięty wbrew stanowisku Komisji Europejskiej. Komisja Europejska sprzeciwiała się ograniczeniu czasu transportu zwierząt. W tej chwili musi odpowiedzieć swoją inicjatywą na bardzo wyraźną presję, pozytywnym słowa tego znaczeniu, presję Parlamentu. W Polsce jest taka tradycyjna wiara, że w noc wigilijną poprzedzającą Boże Narodzenie zwierzęta mówią ludzkim głosem. I myślę, że w to najbliższe Boże Narodzenie zwierzęta nie tylko w Polsce, ale w całej Europie ludzkim głosem będą dobrze mówiły o Parlamencie Europejskim.